tomografia komputerowa jest badaniem rentgenowskim. Różni się tylko tym, że obraz rentgenowski zapisywany jest nie na kliszy rentgenowskiej, tylko jest rejestrowany przez układ detektorów i przetwarzany cyfrowo. W związku z tym jest to obraz, który jest obrazem wtórnym. W przypadku badania rentgenowskiego uzyskujemy obraz pierwotny, kiedy promienie rentgenowskie, przechodząc przez ciało badanego pacjenta, naświetlają bezpośrednio kliszę rentgenowską. Promienie rentgenowskie, przechodząc przez organizm, przez poszczególne tkanki, ulegają osłabieniu, w zależności oczywiście od tego, przez jakie tkanki przechodzą. Jest to odwzorowywane albo na kliszy rentgenowskiej w przypadku standardowego badania rentgenowskiego, albo szczytywane przez detektory w przypadku tomografu komputerowego. Wiązka promieni rentgenowskich w tomografie komputerowym wychodzi z lampy rentgenowskiej w kształcie wachlarza. I tak jak powiedziałem, osłabienie wiązki rentgenowskiej po przejściu przez badane ciało jest rejestrowane przez detektory. Uzyskane w ten sposób wartości referencyjne są zachowywane, zapamiętywane w pamięci komputera i przetwarzane cyfrowo. Tomograf komputerowy składa się z czterech podstawowych elementów. Pierwszym jest to okole, zwane inaczej gantry. Następnie jest to stół, konsola sterująca pracą aparatu i komputer, który przetwarza uzyskane informacje. Lampa rentgenowska i układ detektorów zamontowane są w okolu, ponieważ podczas badania tomograficznego lampa wykonuje obrót o 360 stopni wokół badanego pacjenta. W związku z tym jest ona wraz z detektorami zainstalowana na specjalnym układzie nośników, który pozwala wykonać obrót tejże lampy i detektorów wokół badanej struktury, wokół badanego pacjenta. W związku z tym podczas badania rentgenowskiego badany pacjent jest wprowadzany do wnętrza okola i w ten sposób dokonywana jest rejestracja obrazów rentgenowskich. Tak zbudowane jest okole bez obudowy i widzimy tutaj lampę rentgenowską i układ detektorów. Cały ten zespół podczas badania rentgenowskiego wykonuje obrót o 360 stopni w czasie jednego skanu, czyli podczas wykonywania jednego przekroju przez badane struktury. Tu widzimy na tym slajdzie zbliżenie na układ detektorów. Jest to miejsce, na które padają promienie rentgenowskie przechodzące przez badane struktury i są one jakby szczytywane i ulegają dalszej analizie komputerowej. W tej części gantry znajduje się całe oprzyrządowanie elektroniczne, które steruje pracą tego okola. Ponieważ w czasie badania tomograficznego musimy czasami wykonywać przekroje nie tylko pod prostopadle do stołu, ale pod pewnym kątem, gantry możemy w zależności od potrzeb pochylać pod różnym kątem. Jest to szczególnie istotne przy badaniu kręgosłupa, ponieważ płaszczyzna kręgosłupa u pacjentów nie jest równoległa do stołu, tylko przebiega pod różnymi kątami. I w zależności od tego, który odcinek kręgosłupa będziemy badać, w zależności od tego ustawiamy gantry pod odpowiednim kątem. Drugim ważnym elementem budowy tomografu komputerowego jest stół, który ma tę właściwość, że możemy podczas badania pacjenta wprowadzać do wnętrza gantry i wycofywać go. To jest jedna zaleta. Poza tym ma on również możliwość ustawiania wysokości w stosunku do podłoża, co jest istotne przy dokładnym pozycjonowaniu pacjenta. W aparatach konwencjonalnych starszego typu stół podczas badania, podczas skanowania przesuwa się skokowo, co wydłuża czas badania pacjenta. W aparatach nowoczesnych
gdzie stosuje się technikę spiralną, podczas wykonywania skanów aparat wykonuje ruch ciągły. W związku z tym lampa jakby zatacza wokół pacjenta ruch po spirali. Dla praktyki weterynaryjnej ma to ogromne znaczenie, dlatego że ta forma badania znacznie skraca czas skanowania. Wiedząc o tym, że pacjenci muszą być wprowadzani w znieczulenie ogólne, automatycznie skracamy moment, czas, w którym zwierzęta są pod wpływem środków narkotycznych. Jeżeli chodzi o technikę badania tomograficznego, podstawową sprawą jest ułożenie odpowiednie pacjenta na stole rentgenowskim, a więc pozycjonowanie. Zakładając, że wiemy, jaką strukturę będziemy chcieli badać podczas badania tomograficznego, w zależności od tego układamy pacjenta na stole rentgenowskim. Musimy bardzo dokładnie określić punkty referencyjne, które są punktami, od którego zaczynamy badania i od tych punktów orientujemy się później w przestrzeni, jeżeli chodzi o interpretowanie obrazów tomograficznych. Do takiego pozycjonowania służą specjalne laserowe celowniki, które pozwalają ustawić badany obiekt w trzech płaszczyznach. Kolejnym elementem badania tomograficznego jest ustawienie parametrów samego badania. Przede wszystkim musimy ustalić obszar ciała, który będziemy chcieli obrazować. Dokonujemy to na podstawie obrazów referencyjnych, zdjęć referencyjnych zwanych topogramem lub skautem. Na podstawie tego zdjęcia referencyjnego ustalamy takie parametry jak płaszczyznę badania, jak grubość warstwy, którą będziemy badali, następnie parametry przesuwu stołu, będziemy określali średnicę pola badania oraz ustalimy okno, w którym będziemy przeprowadzać badanie tomograficzne. Kolejnym elementem bardzo ważnym przy badaniu tomograficznym jest ustalenie algorytmu obrazów, ponieważ inne są algorytmy dla badania części kostnych badanych struktur, inne algorytmy dla tkanek miękkich. W momencie, kiedy ustalimy wszystkie parametry dotyczące wykonania badania tomograficznego, wykonujemy to badanie. Czas badania przy technice spiralnej, którą my najczęściej stosujemy, z reguły nie przekracza 5 minut. Na podstawie badania rentgenowskiego wielu procesów chorobowych nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Stąd jedynym wyjściem przy tego typu schorzeniach jest badanie tomograficzne. W tej chwili ja będę ustawiał parametry badania, czyli wykonujemy skauta, czyli tak jakby ogólne zdjęcie, na podstawie którego zaprogramujemy całe badanie. Skaut jest czymś podobnym do zdjęcia rentgenowskiego głowy. To jest ta część na monitorze widoczna. Jak widać na tych zdjęciach rentgenowskich, na tych skautach, na podstawie zdjęcia rentgenowskiego możemy ocenić tylko i wyłącznie struktury kostne czaszki. Nie ma możliwości oceny wnętrza czaszki, a więc jam nosowych, zatok czołowych, a przede wszystkim jamy mózgowo czaszki. Dlatego badanie tomograficzne jest jedynym w tej chwili w praktyce weterynaryjnej badaniem, które pozwala nam na badanie mózgu. Wykonujemy pierwsze wstępne zdjęcia zwane skautami w obydwu projekcjach i dokonujemy na tej podstawie planowania badania tomograficznego. Efektem którego są uzyskane przekroje poprzeczne głowy tych okolic, które nas z punktu widzenia diagnostyki interesują. U tego pacjenta skierowanego na badanie tomograficzne z powodów objawów neurologicznych podczas badania tomograficznego zauważono wyraźne poszerzenie komór bocznych i komory czwartej, co to jest widoczne szczególnie na tych przekrojach, co świadczy o podwyższeniu ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego.
to może, taki obraz może tłumaczyć objawy neurologiczne występujące u tego pacjenta. Żadnym innym badaniem nie moglibyśmy zobrazować tego typu zmian. Ponieważ każde badanie, czy to będzie tomograficzne, czy komputerowe, wymaga tego, że pacjent musi być nieruchomy w trakcie badania. Badanie tomograficzne trwa od 10 do 20 minut. W związku z tym, żeby zabezpieczyć nieruchomość pacjenta podczas badania, musi być on w pełnej narkozie. Jest to młoda kotka, u której głównymi objawami była niezborność ruchowa. Kot się przewraca. Słaby kontakt wówczas ma z otoczeniem. Państwo się niepokoją z tego właśnie powodu i dzisiejsze badanie wykonane jest po to, ażeby bardziej szczegółowo rozpoznać, co się właściwie dzieje, żeby móc ukierunkować prawidłowo dalsze postępowanie lekarskie. Jeszcze w tej chwili podłączony ma wenflon, wykonamy wlewy dożylne, pobierzemy również krew na badania ogólne i badania biochemiczne, żeby stwierdzić, czy nie ma problemów z zawartością elektrolitów odpowiednich dla tutaj tego przypadku. Również trzeba pomówić o żywieniu, albowiem kot jest żywiony surową wołowiną, która również powoduje pewne zmiany, tego typu monotonne żywienie, więc na razie diagnozujemy ją. Ponieważ kot ma problemy ze zbornością w poruszaniu się, badanie będzie rozciągnięte również na obszar kręgosłupa w odcinku szyjnym, ponieważ tam zmiany występujące mogą dawać zaburzenia w poruszaniu się, zborności ruchowej. Praktycznie na terenie mózgu zmian nie widać. W tej chwili ja zmieniam parametry obrazu w taki sposób, że nie widać dobrze tkanek miękkich, natomiast bardzo dobrze widać tkankę kostną, ponieważ będziemy koncentrowali się w tej chwili na obrazie tomograficznym kręgosłupa szyjnego. Jesteśmy na wysokości pierwszego kręgu szyjnego i również tutaj żadnych zmian nie widać. Teraz jeszcze pójdziemy zobaczyć jamę ustną. Zobaczyć, czy w pyszczku jest wszystko w porządku, bo dlatego może nie je, że coś się dzieje z zębami. Jeszcze, ponieważ nie je, tak? Nie je, tak. Państwo karmią ją od małego z ręki. Chciała przez kilka pierwszych miesięcy ssać tylko mleko matki, więc być może jakieś zaburzenia rozwojowe, które na terenie jamy ustnej mają miejsce, które utrudniają takie normalne przyjmowanie pokarmu. Bo z tego, co słyszałam, co pan doktor mówił, przepraszam, to nie ma zaburzeń tam kręgosłupowo-mózgowych, co to może być? Czyli trzeba tutaj ukierunkować się na albo zaburzenia związane z nieprawidłowym żywieniem, albo coś się dzieje z jamą ustną, teraz to musimy zobaczyć. I jeszcze tutaj jest taki problem, że bardzo wyciekają z obu worków spojówkowych, z oczu, takie krwisto-brudne wydzieliny. Jednocześnie to dzieje się z obu nozdrzy. W związku z czym wydaje się prawdopodobne, że być może dzieje się coś z kanałami nosowo-łzowymi. Trzeba będzie jej teraz sprawdzić jej drożność, czy wszystko jest w porządku. Warto by też było zrobić jakiś wymaz tych worków spojówkowych, zobaczyć, czy to są grzyby, czy to są bakterie. Mamy tutaj świetnych internistów, więc mam nadzieję, że oni tutaj się tym wszystkim zajmą. Czyli kot może być po prostu z osłabienia? Tak. Jak ona nie chce nic jej z wyjątkiem tej wołowiny i jeszcze gotowanej ryby i tylko to wyłącznie chce jeść, w ogóle nie chce nic innego jeść, to ona się nawet może... To jest... Sierść sprawia, że ona się wydaje potężna. Ale to jest kot, który ma tylko niecałe 2 kg, kilo chyba 90. Po wykonaniu badania pacjent jest przenoszony do pomieszczenia wybudzeniowego, natomiast dla radiologa badanie dopiero się zaczęło, dlatego że musimy dokonać przetworzenia obrazu, elektronicznego przetworzenia obrazu uzyskanego podczas skanowania badanych struktur. Podstawą interpretacji obrazu tomograficznego są obrazy prezentujące przekroje poszczególnych tkanek i najczęściej podstawowe
zmiany chorobowe, te, które są widoczne na tych przekrojach, są interpretowane na podstawie tych obrazów. Natomiast są sytuacje kliniczne, kiedy dopiero po przetworzeniu kolejnym obrazu tomograficznego możemy z takiego badania wynieść o wiele więcej wniosków niż na podstawie tychże przekrojów poprzecznych. I takim sposobem przetwarzania obrazu rentgenowskiego jest przede wszystkim reformatowanie wielopłaszczyznowe, rekonstrukcje trójwymiarowe czy endoskopia wirtualna. Wracając do obrazów, tych, które są najczęściej podstawą interpretacji zmian chorobowych, uzyskane obrazy możemy obserwować na monitorze, możemy je również naświetlać na odpowiedniej kliszy tomograficznej w różny sposób. Dobierając odpowiednio poziom kontrastów i zakres przenoszonych kontrastów, możemy uzyskiwać obrazy reprezentujące tkanki miękkie, tkanki kostne, czy wreszcie tkanki wypełnione powietrzem. Analizując obraz tomograficzny badanych struktur, dany przekrój często oglądany jest jakby w dwóch, trzech czy czterech różnych oknach. Czyli są to właśnie te okna, które reprezentują odpowiednie poziomy kontrastów i odpowiednie zakresy przenoszenia kontrastów. I tak dla przykładów, jest to przekrój przez ciało na wysokości wątroby prezentowane w oknie tkanek miękkich. Jeżeli chcemy oceniać struktury wewnątrzczaszkowe, stosujemy specjalne okno dla badania struktur wewnątrzczaszkowych. Jeszcze inne jest okno płucne, które pozwala nam obserwować tkankę płucną, tkankę wypełnioną powietrzem, natomiast nie widzimy żadnych innych tkanek, które tu są normalnie widoczne. I ostatnie okno to jest okno kostne, które pozwala bardzo dokładnie uwidocznić struktury kostne, natomiast struktury znajdujące się wokół, a więc tkanka mięśniowa czy rdzeń kręgowy, są w tym oknie gorzej widoczne. 6 ilustracji, które przedstawia ten sam przekrój pacjenta, tylko zaprezentowany w tych różnych oknach. W oknie tkanek miękkich, oknie do oceny głowy, okno płucne, które eliminuje wszystkie struktury, które nie są strukturami upowietrznionymi, a więc ponieważ oglądamy przekrój poprzeczny czaszki, w związku z tym w oknie płucnym nie widzimy nic. I to są poszczególne wcześniej omawiane okna śródpiersia, brzucha i okno kostne. Przekrój na wysokości klatki piersiowej przedstawiony w oknie tkanek miękkich, w oknie głowowym i w oknie płucnym i pozostałych oknach dla śródpiersia, dla brzucha i oknie kostnym. Chcąc ocenić klatkę piersiową, najczęściej oglądamy te przekroje we wszystkich oknach, bo w oknie płucnym będziemy oceniać tkankę płucną, w oknie dla tkanek miękkich czy dla śródpiersia będziemy oceniali narządy miąższowe, czy wreszcie serce i wielkie naczynia. Natomiast w oknie kostnym będziemy interpretowali ewentualne zmiany w żebrach czy w kręgach odcinka piersiowego kręgosłupa. Kolejną bardzo przydatną, szczególnie w weterynarii, techniką przetwarzania obrazu jest reformatowanie wielopłaszczyznowe. Polega to na tym, że podczas badania tomograficznego wykonujemy u pacjenta przekroje w jednej konkretnej płaszczyźnie, którą zaplanujemy na początku badania. Chcąc uzyskać obrazy w innych płaszczyznach, musielibyśmy inaczej układać psa podczas badania tomograficznego i powtórzyć to badanie. To oczywiście bardzo wydłuża czas badania tomograficznego i przede wszystkim ogromnie zwiększa narażenie pacjenta na promienie rentgenowskie. W związku z tym opcja reformatowania wielopłaszczyznowego pozwala nam uniknąć tych wszystkich czynności. Na podstawie obrazów uzyskanych w jednej płaszczyźnie, po przetworzeniu komputerowym, możemy ten obraz oglądać w kilku dowolnych płaszczyznach. Ideałem byłoby posiadanie czterech aparatów. Aparatu rentgenowskiego, aparatu ultrasonograficznego, tomografu komputerowego i tomografu rezonansu magnetycznego. Każde z tych badań daje inny rodzaj informacji obrazowej.
I dlatego nie można powiedzieć, że posiadanie rezonansu magnetycznego zastąpi tomograf komputerowy, czy zastąpi badanie ultrasonograficzne. Bo badanie na przykład wątroby przy pomocy rentgena daje inne informacje, przy pomocy ultrasonografii dostajemy zupełnie inne informacje. Inne struktury wewnątrzwątrobowe możemy zobaczyć przy ultrasonografii. Jeszcze inne informacje uzyskujemy z badania tomograficznego. I jeszcze z rezonansu. Dlatego, tak jak powiedziałem, nie można zastępować badania rentgenowskiego na przykład badaniem ultrasonograficznym czy tomograficznym. Do tego nakładają się jeszcze koszty eksploatacji i koszty badania. Poza tym tomografia i rezonans wymagają znieczulenia ogólnego. To jest poważny powód, dla którego wielu właścicieli pacjentów rezygnuje z tego badania. Badanie rentgenowskie, które trwa, sama ekspozycja, ułamki sekundy, nawet u niespokojnego pacjenta jesteśmy w stanie takie badanie przeprowadzić. Bo mówię, ekspozycja to jest ułamki sekundy. W ultrasonografii wprawny badający diagnosta jest w stanie badać wijącego się na stole pacjenta i uzyskiwać odpowiednio dobre obrazy, wystarczające do tego, żeby postawić rozpoznanie. W przypadku tomografii i w przypadku rezonansu pacjent musi być nieruchomy przez jakiś czas, a to można uzyskać tylko i wyłącznie przez narkozę. Bo nawet jeżeli trafi się bardzo spokojne zwierzę, kot, pies, to wystarczy, że podczas badania, kiedy zaczną działać urządzenia, on poruszy uchem i w tym momencie mamy problemy z interpretacją obrazu. Stąd niestety ta narkoza jest potrzebna. Kolejną możliwością interpretowania obrazów rentgenowskich jest przetwarzanie, czyli rekonstrukcje trójwymiarowe. Wyglądają one może jak zabawa w grę komputerową, ale w wielu przypadkach są bardzo pomocne w rozpoznawaniu zmian, których nie widać podczas analizowania przekrojów poprzecznych badanej struktury. I wreszcie ostatnia technika przetwarzania obrazu, a więc endoskopia wirtualna. Technika ta polega na tym, że wirtualnie wprowadzamy w struktury, które są rurami, takimi jak tchawica, endoskop. I to, co uzyskujemy na obrazie tomografu komputerowego, jest bardzo zbliżonym obrazem do tego, co byśmy uzyskali przy badaniu endoskopowym. Przede wszystkim, jeżeli niepokoi nas coś u naszego zwierzęcia, powinniśmy się udać do lekarza weterynarii, który powinien po wysłuchaniu wywiadu, przeprowadzeniu wywiadu chorobowego, zbadać klinicznie pacjenta. I to na dobrą sprawę lekarz powinien skierować pacjenta na badanie obrazowe. Bywa tak, że lekarz, nie wiedząc, jakie badanie jest najbardziej przydatne przy danej jednostce chorobowej, kieruje do nas pacjenta, pisząc nam tylko, jakie jest podejrzenie. Natomiast my, radiolodzy, dokonujemy wyboru metody. Jeżeli stwierdzimy, że bardziej wskazane jest badanie rentgenowskie, wykonujemy badania rentgenowskie. Staramy się nie nadużywać tomografii komputerowej, dlatego że nie jest to do końca metoda bezpieczna. Po pierwsze, wymaga ona znieczulenia ogólnego, a poza tym jest to badanie rentgenowskie, a więc powstają tam promienie rentgenowskie i one nie są obojętne dla organizmu zwierzęcia. Jeżeli chodzi o badania tomograficzne, najczęstszymi wskazaniami do tego badania będą wszelkie przypadki zaburzeń neurologicznych u pacjenta i zaburzeń ruchu, gdzie podejrzewamy, że przyczyną tych zaburzeń są zmiany na terenie kręgosłupa czy rdzenia kręgowego. A więc najczęściej badanymi u nas pacjentami są psy z objawami padaczki. Druga sprawa to psy z objawami ucisku na mózg. Wreszcie kolejne przypadki to grupa zwierząt narażona najczęściej na zmiany w kręgosłupie, na dyskopatię, a więc najczęściej są to jamniki. I choć badanie rezonansu magnetycznego w przypadku dyskopatii jest o wiele bardziej miarodajnym badaniem, my jesteśmy w stanie przy pomocy tomografii komputerowej na tyle dokładnie określić, w którym miejscu nastąpiła zmiana, gdzie przemieścił się dysk zmieniony chorobowo, że chirurdzy są w stanie podjąć leczenie operacyjne i trafność naszych rozpoznań jest z reguły prawie stuprocentowa. No, przydałaby nam się strzykawka automatyczna, ponieważ bardzo
często, szczególnie w medycynie ludzkiej, badania tomograficzne centralnego układu nerwowego wykonuje się dwufazowo, a więc wykonuje się po podaniu środków kontrastowych. Środek kontrastowy musi być podany w trakcie, praktycznie w trakcie lub tuż przed wykonywaniem skanu. Nie jest to możliwe, żeby lekarz stojąc przy tomografii, gdzie jest ekspozycja promieni, podawał środek kontrastowy. Dlatego bardzo przydatnym urządzeniem jest strzykawka automatyczna. To niestety bardzo drogie urządzenie, ponieważ jest to rzeczywiście strzykawka, która sterowana jest przez mikroprocesor, przez taki mały komputer i z bardzo dużą dokładnością podaje taką ilość środka cieniującego z taką prędkością, jaką sobie zażyczymy. Można to zgrać również z samym aparatem tomograficznym i robić badania dynamiczne. Nie ukrywam, że dobrze byłoby posiadać ten rezonans, który jest alternatywną metodą obrazowania, szczególnie w neurologii, ale i również w diagnostyce miąższowych tkanek, takich jak płuca czy narządy jamy brzusznej. No ale to już są kwestie ogromnych kosztów.